Minister Jarosław Gowin zapowiedział, że być może jeszcze w tym tygodniu przedstawione zostaną propozycje nowych rozwiązań dotyczących Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jej kontrole mają być w większym stopniu eksperckimi kontrolami poziomu kształcenia niż kontrolą dokumentacji, co zmusza naukowców do wytwarzania stosu papierów potwierdzających ich kompetencje. Zmian obliczonych nie tylko na walkę z biurokracją ma być dużo więcej. Będziemy się starali wszystkie te zmiany przeprowadzać w możliwie jak najszerszych konsultacjach ze środowiskiem akademickim. Na stronie internetowej ministerstwa znajdziecie Państwo już taką zakładkę, w której zapraszamy całe środowisko do konsultacji. Co należy uprościć, jakie przepisy zlikwidować. Bardzo liczę na to, że także tutaj z Podkarpacia, z moich rodzinnych stron dotrze do ministerstwa taki potężny głos. Na napisanie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym daliśmy sobie 3 lata, informował rektorów z Podkarpacia minister Gowin. Chce, by pracowały nad nią 3 konkurencyjne zespoły wyłonione w konkursie. Zanim dokument powstanie, bardzo szybko znowelizowana zostanie obecna ustawa. Gdyby obowiązywała nadal, prawdopodobnie swój status straciłby Uniwersytet Rzeszowski, a jego nazwa zostałaby zmieniona na Uniwersytet Humanistyczny. Mamy obecnie 11 praw doktoryzowania, wymagana liczba jest 10, natomiast brakuje nam jednego uprawnienia w obszarze nauk technicznych bądź ścisłych. Były rektor uniwersytetu poinformował, że uczelnia ponawia właśnie starania o prawo doktoryzowania, a minister uspokaja, że do czasu powstania nowej ustawy uczelnia nie zostanie pozbawiona prawa używania obecnej nazwy. W takiej sytuacji jest kilkanaście polskich uniwersytetów, kilka akademii, co jest dowodem na to, że te oczekiwania, które kiedyś nałożono na uczelnie, były po prostu nierealistyczne. Uniwersytet, podobnie jak inne uczelnie w całej Polsce, ma szansę na pieniądze zarezerwowane na badania naukowe zwiększające innowacyjność gospodarki. Minister Gowin zapowiedział dziś, że jego resort przekaże na to 50 miliardów złotych w ciągu najbliższych 4 lat. Na granty liczą władze Politechniki, która od lat ściśle współpracuje z przemysłem. Mamy 85 zgłoszeń wynalazków w ostatnich 4 latach, 11 wzorów użytkowych i 330 umów na badania z przemysłem. Uczelnia zajmuje się m.in. badaniami dotyczącymi wykorzystania grafenu do wzmacniania kompozytów i badaniem materiałów dla przemysłu lotniczego.